No więc cześć, ja jestem Tom i dzisiaj chciałbym przedstawić szczegóły, które mogliście ominąć w Monster University, czyli według mnie jednego z najlepszych filmów Pixara. Więc cóż, ja już nie przedłużam, tylko zapraszam Was do oglądania. Tak więc zacznę od tego, że na początku filmu Potwora i Spółka jest jedna fajna rzecz, którą Randall powiedział do Mike'a. Do you hear that? It's the winds of change. W polskiej wersji brzmi to lekko inaczej, ale mniej więcej sens jest zachowany. Słyszycie? Przemijacie z wiatrem. Słyszycie? Przyjdzie wiatr, wymyśli. Ale okazuje się, że to nawet nie był jego pomysł i po prostu w jego pokoju znajduje się plakat, w którym widnieje słynny cytat. No, czyli innymi słowy, Randall nie ma za bardzo oryginalnych pomysłów. Pamiętasz biednego George'a Sandersona z Potwora i Spółka? Szczerze mówiąc, szkoda mi go, ale w filmie można dostrzec nieco więcej jego prawdziwych barw. Podczas zwraca cała impreza, w której pojawia się drużyna Obcie Kappa, obserwuje dzieje w tle, a Miles dosyć właśnie George'a, który niechętnie się śmieje, nawet jeśli wyraźnie źle się z tym czuje. A swoją drogą w pierwszej grze jego drużyna została zdyskwalifikowana za oszustwo, więc trochę jest to niezrozumiałe, bo jeśli Sally zostałby wyrzucony za oszustwo... Oszukiwaliście? Oni nie mieli z tym nic wspólnego. To przeze mnie. To moja wina. Oczekuję, że do jutra opuścisz teren szkoły. To idąc takim sokiem rozumowania, również tamta drużyna powinna zostać wyrzucona. A swoją drogą, jak ten balon pękł, skoro w tym przypadku wokół niego nic nie ma? Jeden gdy pęka drugi balon, to można wyraźnie zauważyć, że Randall odchodzi z tego kierunku, więc tak myślę, że to on przyjął balon. W kryjówce całego zespołu, jeśli się dokładnie przypatrzysz, kiedy włącza się światło, to możesz zobaczyć, że na ścianie jest plakat z samochodem. Wygląda podobnie? Dlatego, że dla Mike'a jest to wymarzony samochód, z którego jest bardzo dumny w filmie Potwory i Spółka. A i właśnie, jeszcze w niektórych filmach wysiedla się adres filmu Pixar. Ze względu można wnioskować, że Don Carton pracuje dla filmu Pixara. Trochę szczęścia z niego. I swoją drogą jego wąsy wyglądają jak stary logo Batmana. Można powiedzieć, że Mike jest trochę geniuszem w uczeniu bycia przerażającym, a powodem, dla którego on nie jest przerażający, ma być to, że ma tylko jedną gałkę oczną. Jednak jeśli spojrzysz na jego podręcznik do nauki, zobaczysz, że tak naprawdę głównie chodzi o brwi. ASA 13 pochodzi od nazwy pracowni animacji w Kalifornii, gdzie kształciło się wielu znanych filmowców, w tym pracownicy Pixara. Ze względu na sporej ilości filmów od tej firmy, można zobaczyć oznaczenie ASA 13. W Monster University oczywiście tego nie zabrakło i możemy to znaleźć w najbardziej cenionym budynku na całej uczelni. W Potwory i Spółka, kiedy Sally i Mike zostali wygnani, dowiedzieliśmy się, że ten bałwan, chyba tak go można nazwać, został już wygnany dawno temu, ale na uniwersytecie widzimy go pracującego na poczcie, zanim został wygnany. Koledzy, koledzy, apeluję o powagę! Przypominam, że swawole z pocztą to ohydna dewiacja karana wygnaniem! Bez! Oczyście, panie Everest! Mike i Sally nie są jedyni, którzy dopiero zaczynali ćwiczyć. Ten facet tyle właśnie rzucił ciężary na siebie. Słynna ciężarówka tej story pojawia się prawie w każdym filmie Pixara, w Monster University również. Swoją drogą, kiedy była twarz o tego tutaj, to wygląda trochę jak twarz Arlo z filmu Dobry Dinozaur z 2015 roku. Zresztą jego mama również jest pełna niespodzianek. Po prostu zobaczcie, co potrafi. Swoją drogą taka ciekawostka, my wszyscy myślimy zazwyczaj za pomocą lewej lub prawej części mózgu, ale wiesz, że w przypadku dwóch głowych potworów, jedna głowa korzysta z lewej półkuli, a druga z prawej. Jeżeli ktoś mi nie ufa wszystkie te informacje, może to zobaczyć na oficjalnej stronie Monster University. Teraz tylko jestem ciekawy, jak to wygląda u trójgłowego potwora. A to jest piłka z pierwszego turnieju filmu animowanego Pixara z 1986 roku. Rozpoznajesz trójkę, którą widzimy w Potwory i Spółka. Ta dziewczyna nie przestraszy się Majka, ponieważ jest złym tym potwora. Po to, którego by się przestraszyła, musi być mniej więcej w jej kolorystyce na ścianie. Istnieje po prostu kilka kategorii potworów i jeżeli potwór jest właściwej kategorii, będzie w stanie przestraszyć dziecko. Jednak Mike w tym przypadku nie należy do odpowiedniej kategorii, dlatego właśnie nie wzbudza strachu u dziewczynki. I to było na tyle. Ja Ci bardzo dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Na razie i cześć.